Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 184. odcinku GNM+. I razem ze mną w studiu są Krzysztof Lenarczyk, Paweł Stachyra i Mateusz Widut. Mamy nowy nabytek, wgramy na maksach, tak więc wszyscy witamy, brawa. Tak więc zacznijmy od ciebie i to właśnie tobie pierwszemu zadam to standardowe pytanie, czyli w co w ostatnim tygodniu grałeś? Na konsoli, na PC-cie, na telefonie, na czymkolwiek. Próbowałem nadrabiać X-Koma, dwójkę. A o tym to już słyszałem. żeby zdążyć tak. Jeszcze go zrecenzować. A poza tym zastanawiałem się, znaczy zacząłem Darkest Dungeon. Darkest Dungeon, to też mieliśmy recenzję. Ty recenzowałeś tą grę? Nie, Hubert ze Zdeniem. Ze Zdeniem. Akurat Zdenia dzisiaj nie ma, bo wyleciał do Londynu, ty wróciłeś z Londynu. On poleciał. Wymiana, gramy na maksa. Tak. I jak ci się podoba? Od nas chyba dostała bardzo wysoką notę ze względu na taki sam design i tak dalej. No szukałem czegoś, żeby znowu płakać nad utraconymi żołnierzami, no i mam co chciałem. Czyli w tych samych klimatach pozostajesz, a ty? Krzysztofie? Ja grałem, znaczy byłem w Londynie, więc jakby nie miałem czasu specjalnie grać w coś dłużej. Natomiast gdy tylko wróciłem, odpaliłem Fable 2 zakupione w Londynie i po prostu zakochałem się na nowo w grze Petera Molyneux. Wspaniały produkt, baść tysiąca jednej nocy. Natomiast grałem też dzisiaj jeszcze z Patrykiem w Lego Batman 2 i tak samo dobrze się bawiłem jak przy każdej grze Lego i po prostu polecam każdemu, jeżeli jakby macie czas, lubicie DC, grajcie w Batmana, Lego, super gra. To wszystko, tak? Tak jest. Z mojej strony, no to wiele więcej się nie wypowiem na audycji, czyli Dying Light The Following, nic więcej za bardzo, prócz oczywiście naszej ostatniej redakcyjnej pracy nad turniejami, więc FIFA, Burnout, Street Fighter, MotorStorm i tak dalej, gry, których już nienawidzę tak naprawdę. Dlaczego? Dlaczego? No, bo już za dużo mnie gram. FIFA tak. Zajmuje tam specjalne miejsce. Tak naprawdę... 12 godzin patrzę. Tego i też jestem częścią tej pracy. I mimo tego, że jakby pewne gry mogły nam zbrzydnąć, to za to ja zrozumiałem na nowo fenomen Wii. I no, to, że to tak je. Naprawdę każdy może grać w te gry i to jest fajne. One są na tyle casualowe, że każdy może w nie grać, ale na tyle fajne, że sprawiają przyjemność nawet nam, hardkorowym graczom. I jakby teraz jakby w końcu w pełni rozumiem sukces tej konsoli. Czego dowodem jest, że rozłożyła mnie 7-latka w tenisa. No właśnie. A ja zawsze wygrywałem w kręgle, jak dane mi było zagrać. Nawet tej forów nie dawałem. Ale się nie udało. Dobra, tak więc przejdźmy do pierwszego tematu, a pierwszym tematem będą pogłoski o tym, że nie będzie polskiej reprezentacji w nadchodzącej grze UEFA. To jest dodatek do Rock Pro Evolution Rio, Soccer. Nie, to jest dodatek do Pro Evolution Soccer 2016, noszący nazwę UEFA Euro 2016 i wszystkie portale praktycznie branżowe rozpisywały się o tym, że Polski nie będzie, natomiast ja uważam, że są to newsy wyssane z palca, bo podobnie jakby nie było licencji na polską reprezentację w dużym PES-ie, nie było kiedyś licencji na polską reprezentację nawet na Ukrainę, gdy Electronic Arts wypuszczało dodatek UEFA Euro 2012, więc, ale mimo wszystko reprezentacje w grze były, dlatego że pełni licencjonowana drużyna, a licencjonowani zawodnicy to są dwie osobne kwestie, więc tak jakby jeżeli nie pozyskali licencji na herby, na logo PZPN-u, na koszulki i tak dalej, to nie oznacza tego, że drużyny nie będzie, po prostu być może będzie w nielicencjonowanych koszulkach z jakąś tam flagą Polski, natomiast zawodnicy wydaje mi się powinni być normalni, dlatego jakby studzę te emocje, przynajmniej tak mi się wydaje z mojego doświadczenia z Pro Evolution Soccer, powinno tak być, że po prostu będą te drużyny nielicencjonowane i moderzy pewnie w przeciągu tygodnia zmienią tę grę całkowicie. Oczywiście tylko na PC-cie, prawda? Bo na tak, ale być może... Nie będzie Polski, a będzie Olska. Edit Mode jest dostępny też na konsolach, szczególnie na PlayStation 4. Można było wgrywać nawet stroje, więc nawet na konsolach będą w stanie moderzy to zmienić, więc nie uważam to jakiś za wielki problem, że polska reprezentacja nie będzie miała herbu PZPN-u gdzieś tam wklejonego jako logo. A to nie skończy się tak jak z klubami, do których PS nie ma praw, że będziemy grać Wolską?
Znaczy, jest tak, że reprezentacje po prostu są reprezentacjami, czyli w dużym pesie Polska jest Polską, mimo tego, że nie ma jakby strojów oficjalnych. Jeżeli chodzi o kluby, to jest, tak jak wspomniałem, inna sprawa, że one tam jakby nie mogą mieć swojej nazwy, nie mają herbów i tak dalej. No i to wszystko zresztą w pesie można łatwo zmienić, więc tak jak mówię, studzę te emocje. Jeżeli będą sloty na drużyny, to nie będzie żadnego problemu i nie ma co panikować. Dokładnie, a ta gra pojawi się oczywiście... Czy to będzie samodzielny dodatek, czy też to będzie dodatek, z tego co wiem, będzie to DLC, natomiast bodajże we Francji będzie można go kupić w pudełku, więc też jakby dla kolekcjonerów będzie jakaś szansa zdobyć tę grę. Warto o tym wiedzieć, bo już się zbliżają. Wielkimi krokami. Wielkimi krokami w czerwcu, dobrze pamiętam? Tak, tak. Tak, w czerwcu się zaczyna. No zobaczymy, ale to tak... Jakieś często się zdarza, że to jednak PES ma jakąś taką ekskluzywność. Pierwszy raz od dawna. Nie wiem, czy w ogóle wcześniej tak było, że Konami miało jakieś prawo, nie pamiętam. Wydaje mi się, że nie. Natomiast na pewno pierwszy raz od dawna i prawo jakby w pełni UEFA przejęło Konami, dlatego mamy dodatek od Konami, a nie od Electronic Arts. Do Ligi Mistrzów bodaj mieli. Mieli od Ligi Mistrzów i mieli do Ligi Europy. Natomiast do Mistrzostw Świata i do Mistrzostw Europy miało dalej Electronic Arts. To zresztą owocowało dodatkiem UEFA Euro 2012 do FIFA. I takie mam pytanie do ciebie jako takiego znawcy tematu piłki nożnej jednak w naszej redakcji. No i jak się z tym czujesz? Czy to jest... Cieszysz się, że to jednak na PES-ie będzie ten dodatek? Szczerze, czy dla mnie... wolałbyś na FIFA, czy w ogóle cię to jakby nie interesuje? Nie ma dla mnie w ogóle większej różnicy, bo tak naprawdę jakiś ostatni produkt licencjonowany na zasadzie dużej imprezy piłkarskiej, którym się fascynowałem, to była FIFA World Cup 2002 w Korei i Japonii. Więc wszystkie następne już jakby byłem na tyle świadomy, że nie dałem sobie wcisnąć tego samego produktu z okazji jakby kolejnej dużej imprezy piłkarskiej. Natomiast czy to jest lepiej dla samej gry? No nie wiem, szczerze powiedziawszy. Na pewno mniej ludzi kupi ten dodatek, bo jakby mniej ludzi gra w PES-a w tym momencie. Jest mniej jakby mainstreamowy niż FIFA, więc może to jakby gorzej dla samego dodatku, w sensie dla jego sprzedawalności, niż dla samej graczy, bo jakby zarówno Pro Evolution Soccer, jak i FIFA mają swoje wady i zalety i to już jakby zależy tylko od fana piłki nożnej, czy użytkownika, który grę woli i gdzie wolałby, żeby ten dodatek do Euro był. W takim razie czekamy na wasze komentarze, jak wy odnosicie się do tej całej sytuacji, czy wolelibyście dostać ten dodatek na FIFA, czy na PES-a, tak jak to jest. Jak sądzicie, czy dostaniemy Polskę, czy was to oburza? Będzie Polska na pewno. Czy was to oburza, że nie będzie licencjonowana Polska? A my przechodzimy teraz do następnego tematu. Niestety w tym tygodniu mało interesujących treści do nas trafiło, ale na pewno Games with Gold na marzec to jest gorąca informacja. Games with Gold na marzec to, tak jak już wspomniałeś nam, off the record bomba. Bomba, ponieważ, i tutaj już zacytuję, od 1 marca do 31 marca na Xbox One Sherlock Holmes, Zbrodnia i Kara. Moim zdaniem bardzo dobra gra i proszę nie sugerować się zdaniem Pawła Typiaka, bo Paweł Typiak wydaje się, że gra w wiele gier, ale chyba nie potrafił docenić kunsztu tej produkcji. Mi też się Sherlock podobał. A druga gra, która też rozwala i to jest... Chyba bardziej nawet niż Sherlock. 16 marca, 15 kwietnia, Lords of the Fallen. Lords of the Fallen, polska gra. Games with Gold. I taki zestaw to jest po prostu... Chciałbym coś takiego naprawdę zobaczyć. A jeszcze zapomniałeś wspomnieć o tym, że na Xboxa 360 będą Borderlandsy i Supreme Commander 2, więc ten zestaw jakby się poszerza, bo te gry są we wstecznej kompatybilności, więc w nie też będzie można zagrać na Xboxie One. Natomiast mnie trochę dziwi to, że Lords of the Fallen będzie w Games with Gold, bo z tego co pamiętam było ostro reklamowane jako... jakby tak Sony ma taką politykę, że dużo gier reklamuje jako tak jakby grę na ich konsole specjalnie, pojawia się w ich reklamach. Ekskluzywy. Tak, a później właśnie Lords of the Fallen wyląduje w Games with Gold Microsoftu. To może taki policzek troszeczkę, z drugiej strony przecież PlayStation ciągle ma Soulsy, te nowe jako ale swoje. Ale myślisz, że dadzą Soulsy w plusie? Znaczy wszyscy by tego chcieli, wszyscy myślę. Nie ma szans, ale jest, no, jaki inny masz tani substytut?
Nie wiem, szczerze powiedziawszy, liczę na to, że w najbliższym czasie Sony odpowie, bo naprawdę wszyscy już... No ma gry, które może pokazać, tak, ale które już mają wielokrotnie wspominaliśmy o tym, że mamy dość indyków w PlayStation Plusie i to jest w ogóle znak porównawczy. Tańszy abonament, przynajmniej wcześniej był tańszy abonament ze strony Microsoftu, a jakie gry dostajemy, a droższy abonament ze strony Sony, a jakie gry dostajemy. Ale trzeba pamiętać, że w tej sytuacji to raczej Microsoft musi się starać, nie Sony. Sony póki co jest na prowadzeniu w tej generacji. No oczywiście, ale tak jakby zgadzam się z tym, że Microsoft musi gonić Sony. Nie twierdzę, że to dobrze, tak? Ale właśnie pytanie, czy to dobrze, że Sony daje nam takie gry, jakie nam daje, bo ile razy można serwować, no nikomu niepotrzebne tytuły, nie oszukujmy się. No, ja mam nadzieję, że jednak PlayStation Plus jakoś powoli odżyje i jednak... Chociaż raz na jakiś czas pojawi się coś wartego, bo tak jak wspomniałeś, nawet ten Games with Gold, to można dorwać ten abonament taniej niż PlayStation tak. Plus, za którego trzeba dać naprawdę ciężkie pieniądze, a biorąc pod uwagę to, co się pojawia, to jest słabo. To, co było na PlayStation 3, jak jeszcze nie było nowej generacji, no to ale teraz było super. Dalej było są super. Te gry z PlayStation 3 fajne, tak? Ja tak. Jakby jestem posiadaczem też PlayStation 3 i jakby ostatnio znakiem w ogóle jakości jest to, że częściej gram na PlayStation 3 niż na PlayStation 4, ale za to częściej gram na Xbox One niż na tych dwóch konsolach razem wziętych. No i jakby to jakby pokazuje, jak to wszystko się zmieniło w jakimś tam czasie. No, można by powiedzieć, że Xbox One miał być przegraną konsolą, a tak naprawdę w tym momencie, dla mnie przynajmniej, jeśli miałbym kupować konsolę, tylko pytanie jeszcze jest takie, tak jak Paweł tutaj wspomniał, czy jest to tylko są to tylko zabiegi czysto PR-owe i jeżeli gdzieś tam Microsoft dogoni w tej sprzedaży konsole Sony, to zaprzestanie tej praktyki dobrych no, tytułów. Nadgoni tam, dogonić to raczej już nie dogoni. W sensie no, dojdzie jakoś tam do pewnego pułapu, czy oni skończą jakby dawać lepsze tytuły. Znaczy no to zawsze to może się skończyć. Mieliśmy PlayStation, które dawało dobrze. No tak. Jakkolwiek to brzmi, dawało dobrze te tytuły, ale niestety teraz to nie działa. Ale czekamy na wasze komentarze, co wy o tym sądzicie, co wy chcielibyście otrzymać na Games with God, co na PlayStation Plus. A my przejdziemy już do ostatniego tematu, a ostatni temat będzie związany z kolekcją Bioshocków na nadchodzące, przyszłe, przeszłe platformy. W ostatnich kilku dniach pojawiły się dwa newsy a propos Bioshock The Collection. Pierwszy to jest taki, że pojawił się w jednym z sklepów internetowych taka edycja i bodaj była na końcówkę tego roku tam zapowiadana, jeśli chodzi o datę premiery. A drugi news był jakby potwierdzeniem go, bo brazylijscy urzędnicy potwierdzili w swoim systemie ratingowym właśnie Bioshock Infinity, wersja kolekcji i miałaby się ona pojawić na PC-ta, PlayStation 3, Xboxa 360 i co nowego na PlayStation 4 i Xboxa One. I to tyle, jeśli chodzi o same informacje, ale właśnie, co o tym dobrze powiecie? Usłyszałem, na Xboxa 360 będzie reedycja jakaś taka? To nie wiadomo, czy to jest reedycja, czy to po prostu kolekcja. No bo jeżeli jakby będzie na Xboxa 360, no to już wiadomo, że nie będzie to żaden remaster, tylko podobnie sprzedawany kotlet. Znaczy, przepraszam, dobrze wysmażone danie. I to na trzech płytach podejrzewam. Dobrze wysmażone danie, co prawda, ale bez jakby większych różnic. Kotlet to było złe słowo, przepraszam. Natomiast co do samego Bioshocka, ja osobiście nie czekam na kolekcję z racji tego, że i tak jakby wszystkie części posiadam dodatkowo. Są one kompatybilne wstecznie, na Xboxie One można zagrać w gry z Xboxa 360, no i jakby to zamyka temat, w moim przypadku na pewno nie kupię, nie wiem jakby. Znaczy ja też posiadam wszystkie, natomiast mnie bardziej interesuje tak naprawdę w tym newsie to, czy to jest taka decyzja bez powodu, żeby tylko jeszcze raz zarobić na tych samych przepysznych daniach, jak już ustaliliśmy, czy raczej to jest jakiś może wstęp, żeby przypomnieć o tej marce, żeby może ujawnić na przykład produkcję kolejnej części. No bo co wcale nie wiem, czy by mnie tak cieszyło. Nie. Ja zdecydowanie czekam. Wiem, że coś się dzieje w tym temacie Bioshockowym, ale co dokładnie, to nie wiadomo. Ale właśnie zastanawia mnie ta wersja na PlayStation 4 i Xbox One. Czy to by było coś trochę bardziej dopracowanego, czy po prostu takie przenosiny
prawie tego samego z poprzednich konsol, albo po prostu z peceta, bez żadnych usprawnień. Bo to, że na starych konsolach tak będzie, to jest wiadome. Z góry jakby. Wiadome. No, nie będzie lepiej, bo i tak jest dobrze na tych konsolach, ale właśnie z chęcią bym zagrał na PlayStation 4. Może w końcu bym się przekonał do Bioshocka 2, bo jedynkę skończyłem, trójkę skończyłem, ale dwójka to była gra, która, nie wiem, irytowała mnie od samego początku. Nie mogłem w nią grać, nie mogłem. A ja mam zupełnie odwrotnie, muszę ci powiedzieć. Nie mogłeś przejść tych dwóch. Jedynka mnie na początku odrzuciła, za drugim razem rzeczywiście super gra, naprawdę bardzo mi się spodobała, ale Infinite mnie odrzucił. Natomiast dwójka to ma dla mnie naprawdę specjalne miejsce, dla mnie to jest absolutnie, to jest w moim top 10 na zawsze. Może była ona... wydawała się trudna mi bardzo, dwójka. Ona właśnie mi się wydawała nawet łatwiejsza od jedynki, głównie dlatego, że była usprawniona, tak? Nie, tam pamiętam, że w jedynce chyba trzeba było zmieniać ciągle broń, te plazmidy, mm-hmm. tak dalej. W dwójce już się miało dwie ręce i było się tym Big Daddy, ciężko było coś przegrać. Dwie ręce sprawne. No, mnie chyba bardziej jednak, nawet już pomijając mechanikę gry, no bardziej ta historia, taka bardziej personalna, mniej w niej takiej epickości, takiego tak, szukania filozofii. Jakiejś wielkiej historii, filozofii, tak? Tu miało się córkę. Ale nie urzekła cię ani trochę oprawa jakby wizualna, jak wyglądała Columbia w Bioshocku Infinite? Absolutnie, jeżeli chodzi o oprawę, to no, może tak. Bioshock Infinite, dla mnie oprawa to jest jego największy i prawdopodobnie jedyny taki całościowy plus, że nie mogę się do niczego przyczepić. To hejter taki z ciebie jest. A niekoniecznie hejter. Ja naprawdę czekałem na tą grę. To był jeden z tych tytułów, na których hypowałem się miesiącami. Nie ma wielu takich. Bo dla mnie ta gra wygrywa przede wszystkim właśnie wyglądem, projektami lokacji, tym jak to jest fajnie, po prostu ciekawie zaprojektowane. Tak, ale porównaj też z tym, jak wyglądał projekt lokacji ostatecznie w grze, a jak wyglądał w zwiastunach i w zapowiedziach, tak, twórców. To w ogóle też marnowano... może wtrącę się na chwilę, bo Bioshock Infinite, jakby, bo może słuchacze nie wiedzą, zmieniał się na przestrzeni czasów od jakby projektu. W ogóle sama ta postać kobieca też jakby od, nawet ta sukienka się zmieniła od pierwszych trailerów, więc wszystko się zmieniło. Ale generalnie pamiętam, że w tych zapowiedziach wyglądało na to, że Columbia będzie raczej takim półotwartym światem, tak? A ostatecznie skończyło się na tym, że to jednak były bardzo zamknięte lokacje. Ale wydaje mi się, że to już ze względu jednak technicznego. Momentami też jakby były jakieś machiny, prawda, w Columbii, gdzie mieliśmy świadomość tego, że być może one by działały, jakby twórcy mieli więcej czasu na jakieś kostiumy albo coś takiego. I generalnie sam pomysł wolnego podróżowania za pomocą tych haków, tak, po Columbii. Pamiętam, właśnie był ten taki niby gameplayowy zwiastun, taki troszeczkę prerenderowany, z tym koniem, pamiętacie? Gdzie Elizabeth używała swojej mocy, żeby ożywić konia. Tam to wyglądało absolutnie... No, kiedy to zobaczyłem, to myślałem sobie, że już, że to będzie ta ostatnia gra. Na nią będę czekał, potem już mogę przestać grać, tak? Okazało, tak. Nie było tego, no. Zmyłka. Gra była świetna, mimo wszystko, tak? Natomiast, no, to nie było to. Ja bym chciał zobaczyć naprawdę na tej generacji konsol teraz Bioshocka. Jakiegoś takiego, nie taką reedycję, ale takiego, który... Bo wiemy, że da się dużo zrobić w uniwersum Bioshocka, ale dużo też ograniczało ekipę, jakby sam sprzęt, czyli PlayStation 3 i Xbox 360, a teraz naprawdę mogliby trochę rozwinąć skrzydła i mogłoby wyjść coś fajnego, a podejrzewam, że mogłoby być to kontynuacja jakby Infinite. Zawsze mieliśmy... W zasadzie Infinite pozostawia, jak sama nazwa wskazuje, taką nieskończoną ilość scenariuszy do tej Dokładnie. Gry. Tak jak te dodatki, które wychodziły później, tak? Dziejące się w Rapture, czyli dla tych, co nie pamiętają, w mieście, w którym rozgrywały się dwie pierwsze części. Tak, można było zagrać i to też były bardzo dobre dodatki w dwóch odsłonach. Tak więc czekamy na waszych komentarzy, wypowiedzcie się, czy chcielibyście zagrać w taką kolekcję, czy kupilibyście taką kolekcję, a to był 184. odcinek IGN Plus i razem ze mną w studiu byli Krzysztof Lenarczyk, Paweł Stachyra i Mateusz Filut. Do następnego tygodnia. Komentujcie, szerujcie, mówcie znajomym i słyszymy się za tydzień.